Siema, witam panowie w Dungeonbornie. Plan na dzisiaj to porobić te eventowe questy. Ja już tu kilka zrobiłem. Zostało 20 minut na tej drugiej mapie, 15 szkieletów i dwa razy wyjść z tej mapy. Ogólnie te questy są gigałatwe. Te questy są gigałatwe i no nie trzeba poświęcać nawet dużo czasu, żeby je zrobić. No nagroda też jest taka średnia, no ale powiedzmy, że zrobię je dla zasady. I temu w jakiejś super nie biorę. Gear level, dyszka. No jakoś nie mam w planach się z kimkolwiek bić, bo chcę iść tylko te questy zrobić tym rogiem. No i zostały mi te questy na tej mapie, na Sinner's End. 15 szkieletów, 20 minut i dwa wyjścia chyba. Rzucimy na casuala. Zobaczymy, może coś ciekawego zlutuję też przy okazji. Chociaż wątpię, bo na casualu to jakiegoś super lutu nie ma. Kurde, jak mało ludzi, te 4x12. O, dobra. I nagle się zaczyna. Nie wiem, czy tak szybko ludzi dobrało. Dobra, jeżeli chodzi o respa, to na górze mapy dostałem respa. Tutaj mamy trapy. Ale jest ciemno. I tą skrzynkę to on sobie otworzymy, nie? Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. A. Ciekawe potki. Mam pasywkę na Dexa. Więc czyszczenie tych szkieletów też będzie. Powinno być przynajmniej dosyć łatwe. Nie powinno być z tym większego problemu. Chciałbym dropnąć jakieś itemki, kurde, jakąś klatę, hełmik. Coś lepszego od tego, co mam. Tam już słyszę jakiegoś gościa. A się docelowo raczej nie chcę za bardzo bić. Moim celem to zrobienie questa. Questów w zasadzie. Także pobiegam sobie. O! Hełmik z midastaczem. Także zawsze coś lepszego od tego, co miałem. Tu jest jeszcze jakiś szkielecik. Nie wiem, czy tu mogę jakąś questę sprawdzić, będąc w grze. Chyba nie. Oho, no jest kurde druid. Nie. Mam pytanie, czy uda mi się przed nim uciec. Ja się docelowo za bardzo nie chcę bić. Otworzę, ale chyba nie zamknę, bo to jest szkielet. Mogę ewentualnie nalurować te moby. Jak on mi przyjdzie, to nie bitkę walnąć. Ale chyba go zgubiłem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy. Dobra, jak na razie żyję. Jest jeden portal. Jakaś jedna osoba już wyszła. No głównie poluję na portale, bo najpierw chciałem zrobić dwa wyjścia z mapki, a później reszta, nie? Tych questów. Czyli tam 20 minut. I co tam jeszcze było? 15 szkieletów. Szkieletów już mogę mieć. Mogę być blisko ze szkieletami. Jezu, jak mnie te muchy irytują. Dobra, trafiłem. Także szukam póki co portalu. Na razie jeden wyjechał. W zasadzie dwa, ale jeden gościu wyszedł. Więc czekamy. O, jest portal. Jest nawet wyczyszczone. Czyli będzie chyba pierwsze wyjście. Tyk. Odpalamy portal, wychodzimy. I zobaczymy. Muszę zobaczyć, ile szkieletów zrobiłem. A do tego questa? Bo tam trzeba 15. Jedno wyjście będzie. Także zaraz zobaczymy. Za dużo rzeczy nie wyniosłem. Nie skupiałem się za bardzo na tym, no coś tam tiltowałem, ale głównie biegłem i zabijałem szkielety. Żeby wyjść, troszkę ekstra wpadło, 750 golda. Quest. Dobra, 15 szkieletów gotowe. 11 minut byłem, czyli w zasadzie jakby dobrze poszło, to jeszcze jedna gierka. 9 szkieletów, 9 minut i jedno wyjście. Tu coś się sprzedało. Ale te zielone itemy tak spadły z ceną. Masakra. Dobra, to sobie posylamy. Plate Stamina. Plate Stamina zostawię. Na Death Knighta.
Okej. Ale mam potek. Czy tyle potek nie potrzebuję? Tego ringa można selnąć. Dobra, także jak dobrze pójdzie, to jeszcze jedna gierka i kościg będzie gotowy. No ale te zielone przedmioty też już się zaczęły wolniej sprzedawać. Ludzie już pewnie latają do niebieskich głównie, nie? Dobra, czy ja mam wszystko? Mam wszystko, lecimy na drugą gierkę zrobić te questy. Przypomnijmy, mamy 9 minut i jedno wyjście. I tyle. I kościki eventowe będą skończone, także mega łatwe one są. W zasadzie to wolałbym chyba, żeby były jakieś trudniejsze, no bo co za content nowy, co za cel. Jak możesz te questy zrobić w jeden dzień, w zasadzie w kilka godzin. No i tyle z tego nowego contentu, nie? Z tego eventu. Później zrobiony, wyścigi zrobione i wracamy do tego, co to było przed update'em, nie? Oho, i spotkałem gościa niestety. Może spierdzielamy stąd. Tylko problem jest taki, że on jest panterą. Więc on mnie na pewno dogoni. Nie! Aha. Dobra, spierdzielamy. Ała. Kolejny? A nie, to ten mnie goni, to był panterą cały czas. Jak ja mam uciec przed takim gościem w panterce? Nie da się przed nim uciec. Ła. To i co teraz? Nie ucieknę przed nim chyba. Ła, dostałem. Ty! Wywalił się od szkieleta maga. XD. To niezły chłop. Porobiony na szkieleta maga. Żebym teraz ja się nie wywalił. Dobra, i teraz maga. Zobaczymy, co miało. Ten gościu. Oka. O, czapka niebieska. Ale tu heirloom, no. Ale to sobie rozłożymy. O, naszyjnik pod Dexa. Ring na Dexa. Naszyjnik na Dexa. Dex i siła. Ty, no coś tam miał. Bez szału, ale coś tam miał. No i porobiony ziomek. Z tamtym Death Knightem raczej nie chce się bić. Wydaje mi się, że na Death Knighta tymi itemami, co mam, małe szanse. Także teraz głównie czekamy na jakiś portal do wyjścia. No i questik będzie gotowy, nie? Ty ciekawe. U góry jest portal. Tutaj o. Pytanie. Kiedy on się otwiera? Musiałbym wejść na górę i jakoś się tam dostać. O, i ten portal jest gdzieś. Tutaj chyba jak zjadę. Kurde, te mobki. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze tego uwalę. Wydaje mi się, że jak tam zjadę, to tam będzie ten portal. Ale nigdy tym nie jechałem. A, bo to się otwiera. A. Dobra. Tu? Ja tu nie byłem nigdy. Tu jest portal, ale jeszcze się nie otworzył, więc trzeba poczekać troszkę. Nie wiem, kiedy on się dokładnie otwiera. O kurde, tu skrzyneczka duża. Ała, i trafy. Kurde, nigdy tu nie byłem. W tym miejscu, w tych podziemiach takich. Dobra, zobaczmy, co będzie w tej skrzynce. Aha. Nic. XD. A tutaj da się wejść. Tędy. Dobra. Kurde, mało grałem na tej mapie. I w zasadzie to ją poznaję teraz, nie? Dobra, czekamy na wyjście. No, otworzyło się, także wychodzimy. No i pytanie, czy questy będą gotowe? Czy będę miał 9 minut? Return? Zaraz zobaczymy.
XP wpadł, 600 golda. Mamy to. Także pyk, pyk, pyk. Tyle, questy eventowe. Gotowe.